Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Roots of Patcha. Feed all around. Mamy nowy pomysł. Ile tu się narobiło. No dobra, zacznijmy od góry. Dari ma pomysł, żeby pomóc zadbać o zwierzęta? Okej. Okay. Ron chce nam pokazać, co tam mu się udało ważenie, prawda? W sensie ważenie nie takie wagowe, tylko ważenie tak jak się waży jakieś napoje. Akre... we want to see this strange... Aha, chcę zobaczyć koper, znaczy naszą miedź, którą znaleźliśmy. Musimy iść do dżungli, do piramidy. Tu musimy jej dostarczyć 10 kwiatków i 10 hardwooda i chyba mamy już odpowiednią ilość punktów. Zeda w dalszym ciągu czeka na słoneczniki. I dobra, ale mamy roboty, muszę przyznać. No trochę jest, tylko teraz tak. A gdzie te słoneczniki odkładałam? O nie, jak... Przecież ja zbierałam nasiona, a nie te słoneczniki... W ogóle ja nie wiem. Jak ja mogłam pomyśleć, że ja zbieram słoneczniki stamtąd, jak to były tylko nasiona? To jest w ogóle... To jest bardzo interesujące, jak ja to zrobię. O nie, Nieważne. Nieważne, biorę się za podlewanie. Drugi poziom sezamu. Tak jeszcze pozbierałam to, co tutaj można było pozbierać. W takim razie te słoneczniki, skoro one nam dopiero mają wyrosnąć, to ja muszę, nie, tą motyką, zrobić tutaj miejsce na kolejne słoneczniki. Bo nie wiem, co mi się ubzdurało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I walniemy sobie jednego słodkiego ziemniaczka. Niech tak będzie. I podlejemy, później nawieziemy i powinno być ok. Zrobił się serek z tego. Dobrze, a tutaj pisaliście mi podpowiedź, że mój wybranek serca lubi to co myszki. Czyżby serek? Czyżby serek? Zobaczymy. W sumie to bym... Aha, bo nie ma tego do nawożenia. Najpierw zrobimy lekkie porządki. Znaczy serek zostawię, bo to jemu dam jak go spotkam. Znaczy jeżeli go spotkam dzisiaj, bo to też niekoniecznie. Tu możemy poodkładać pomidorki, ale... Widzę, że one nam się troszkę już nazbierały. Trzeba je zacząć suszyć i sprzedawać. 3 i 4, raz i 2 i 3 i 4. I teraz tak. No, mamy dzisiaj dużo do roboty. Aha, zwierzęta. Mamy dzisiaj dużo do roboty. Bardzo dużo. Ibonki z Randy Separate. Gotowanie ibon ogólnie jest w porządku, jak się oddzieli, wiecie, przypalone części od nieprzypalonych części. Podsumował. Czy ty jesteś do obcięcia, czy mi się wydaje? Tak. Dziękujemy. I tu mamy jeszcze ciebie. Dobra, chyba wszyscy... Wszyscy zostali wymacani. Czy ja mam jakieś... Nie mam przy sobie żadnej trawy, no trudno. Jedzcie ze zewnątrz. Jak można rozpoznać, że zwierzę, że koza jest do wydojenia? To jest dla mnie niefajne, że nie widać. Tu nic nie ma do zebrania, dobra. Ale jeszcze może lamka? Nie, dopiero za 6 dni. To w takim razie jeszcze zobaczmy, czy to mleko. Za dzień. No to już prawie. I też za dzień. One w tym samym czasie. Dobra. Myślę, że najpierw możemy skoczyć do piramidy, bo chyba jest najbliżej i najszybciej to zejdzie. Znaczy, nie wiem, co tam się wydarzy, ale patrząc na to, co wcześniej się zdarzało, to będzie to jakaś tam krótka scenka i jakiś mały prezent dostaniemy. O, przy okazji możemy ananasy sobie zabrać. Znaczy, w ogóle te ananasy muszę posiać. A nie, mam chyba posiane, bo to jest taki kwiat właśnie. On bardzo długo rośną, te ananasy. No ale nie szkodzi. Tutaj jeszcze były jakaś... O właśnie.
Ja zapominam, wiecie co, że ja zbieram tylko nasiona. To jest wiecznie jakby poza moją głową. I mam wrażenie, że ja to wszystko mam po trochu, a tak naprawdę ja tego nie mam, ja to muszę posiać. Dobra, dotykamy kamienia i mamy tutaj. Zebraliśmy 20 nasion. To rozumiem, że 20 różnych, tak? Odkryliśmy tą nasz plant nursery. Zrobiliśmy jakiś nawóz i zaplantowaliśmy drzewko. I piękny mamy. I kolejna bransoletka. No. To jest na ten. Na palec od nogi? To? 5 harvest yield. O kurczę, to może być dobre. 5 harvest. A ciekawe, co się stanie, jak się zbanduje. Bo tu mamy. A tu mamy gathering yield. I wood. Animal friendship i riding. Stamina. Ja myślę, że moglibyśmy zdjąć. Aha, bo ja muszę najpierw. Aha, to fully banded, to mogę to. Możemy zdjąć ten. I możemy dodać. Ten. Tak. A tutaj założymy ten na harvest. Gathering harvest. No dobra. Aha, wszystko się rusza, ale jest pauza. To jest dosyć ciekawe w tej grze, że są animacje, ludzie się ruszają, ludzie chodzą, ale czas nie leci. 20 staminy mamy z akcesorii. Bo tu jeszcze był taki. A tutaj 140. No do 20 to jest dużo, to nie chciałabym tego zdejmować. Chyba, żebym to założyła też tutaj. Ciekawe, jakie bonusy by to dało. No ale zobaczymy tutaj. 7 i 1. Zobaczymy, jak to się zmieni. Jak. Czy to się zmieni w ogóle, czy. Czy fully bounded to już jest z tym jakby bonusem? Nie wiem. A mamy coś, do czego jesteśmy blisko. 2, 2, 2. Tutaj coś jest. Protect by the spirits. Aha, mamy challenge sowy, małpki. Połączyliśmy się z przodkami i coś jeszcze. A totem challenge them to be shrewd. A totem challenged them. Może to jest ten konia, trzeba zrobić. Tylko nie wiem, co mu przynieść. To mango, mogłam sprawdzić to mango. Gdzieś tam, nie wiem, poza nagraniem, chociaż nie, bo to cały dzień bym musiał przelecieć. No sprawdzimy to mango, jak będziemy następnym razem szli do jaskini, to sprawdzimy mango, bo jestem ciekawa tego, że skoro opis jest, że jest to słodkie, tam coś było też o tym, że no, on lubi słodkie. No to możemy jakoś tam to połączyć, wiecie, kropki i może coś z tego wyjdzie. Dobra, suszymy dalej pomidory, bo jednak jest to w jakimś sensie zarobek. Zbieramy kolejne 3000 i biegnę jeszcze, jeżeli będzie, na sawannie. Nie, nie, bo ja nie mam z tych słoneczników, przecież ja muszę poczekać, czy one wyrosną. To chwila, moment, to nie tak. To nie biegnę na sawannę, to w takim razie robimy jeszcze inaczej. Idziemy do NPC-ów, którzy mają nowe pomysły, a jest ich trochę. Ponieważ mamy na przykład taką Dari, która chce zobaczyć, chce nam pomóc tutaj jakieś zwierzęta, dbać o zwierzęta. Dużo akcji ze zwierzętami, ale no dobra. Tu widzę, nikogo nie ma z wykrzyknikiem. Mogę oczywiście z nimi rozmawiać, no bo ta rozmowa dzienna to też dużo daje. Tylko jak się tak zatrzymam przy każdym na pogawędkę, to później nie będę miała czasu na zrobienie czegokolwiek innego. Może pójdźmy sobie. Gdzie ona się tu chowa? O, tu impreza widzę. Bo if you eat all of the plants. Aha, jeżeli zjedzą wszystkie roślinki, there are plants of grass in the savannah, but our chests aren't that big. Czyli ona ma pomysł, żeby wysuszyć zboże. No, czyli chce hej zrobić, tak? To się tak nazywa? Te sianko chce zrobić, żeby można było nie sianko, tylko. No, sianko? No, do karmienia zwierząt, ale potrzebne jest 80 tysięcy.
Granary. Coś, do, żeby można było po prostu trzymać tam jedzenie dla zwierząt. I to jest świetny pomysł. Ty też miałaś coś tutaj. Ty masz pomysł. Aha, dobrze, ty masz ten pomysł. Ja mogę z tobą jeszcze potańczyć. Ona bardzo fajnie tańczy, podoba mi się. Jak taka baletnica, nie? I chyba jeszcze będę mogła z tobą porozmawiać, Riz. Aha, mogę z tobą exchange zrobić. Ty masz ozdoby do domu. Hej, stak. Hej, hej, hej. Kwiatki. Kurczę, fajne rzeczy, tylko to wszystko kosztuje pieniążki, które są... O, jakie to ładne. Nie no, muszę to... 400. Muszę to kupić. Piękny jest ten dywanik. Dobra, już więcej nie patrzę, co masz. Ja to mogę nawet tutaj postawić? O kurczę. Chciałabym może z tobą porozmawiać? Nie już. Z tobą porozmawiamy, potańczymy. Umcy bumcy, para rumcy. Bardzo się cieszę. Mam tylko z nią dwa kwiatki. Jizu. Potańczmy. I Jizu ma na sprzedaż... Ona ma chyba te paski. No właśnie, 2500 to jest też kolejny pasek. Kolejne rzeczy. No właśnie. Albo jakaś... jakaś czapka. Dwa i pół tysiąca na kolejny pasek. Jestem też ciekawa... ubrania, no bo jakby nie patrzeć, idzie zima. Jeszcze trochę do niej mamy, ale idzie. Czy ja będę musiała na przykład zaopatrzyć się w jakieś ubranko? To mnie bardzo interesuje, no bo fajnie by było. Z jednej strony, żeby coś takiego... No chociaż no, co, jak oni mogą mnie tutaj ukarać za to, że nie będę ubrana? Mniej staminy będę miała codziennie? No bo nie wiem inaczej, jak można... O, znowu nam mówi, że nasza babcia... A nie, powiedział kocha. Kocha oliwki. Babcia nasza kocha. Co to jest? I ty masz te akcesoria, że ja też tego nie sprawdziłam. Co my tu mamy? Fish spawn. Fish catching charm. O, to pewnie jakiś... Nie wiem, będziemy więcej mieli relacji z ludźmi? Jak będziemy mieli, wiecie, urok osobisty większy? Food speed. Food. W sensie, że będziemy szybciej chodzić. Torch radius to też spoko. Więcej drewna. Te już mamy. Ha, ha, ha. Nie wiem, co mnie w sumie... Ryby mnie nie interesują. Urok osobi... Chociaż może... 5 ametystów? Chyba ametystów akurat nie mamy. To jest też spoko, bo... No często się chodzi, tak? 5 sapphire i 5 bones. Albo ten na drewno. 5... sierści i... Kurczę, drogie to wszystko. Tutaj jakieś plant fiber, no to to można zrobić, ale fish spawn. Czy mi jest potrzebny fish spawn? Znaczy ja ogólnie chcę nałowić rybek. To już wam mówiłam, że to jest też jeden z moich celów tutaj, wziąć się za łowienie ryb. Ale jak będę miała chyba trochę więcej staminy. Poza tym jest jakieś danie chyba, które zwiększa... coś tam daje do ryb. Co ja tu przyszłam? A ja dobra, ja tutaj przyszłam tylko w jednym celu. Ale... co my tu mamy? My tu mamy rzeczkę, ale to może być tak jak w Stardew, że to będzie liczone jako taki lake, a to jest liczone jako rzeka. I tu mogą być dwa różne rodzaje ryb. Możemy na początek połowić sobie jakieś w rzece. A później skoczę na górę. Nie mam za bardzo, no właśnie, nie mam za bardzo staminy. Ale zobaczę, co da się zrobić. Ciabadełko i lecimy. I na koniec nowy rekord nowej rybki. Już wam pokazuję, co znalazłam. Znaczy, co znalazłam, co złowiłam. To w sumie to trzy rodzaje rybek. Bosirem, kutlas i cera. Co my tu mamy? 67, 42, 14. Czy ja wiem? To, te ceny nie są jakieś zabójcze. Tam chyba po 100 coś były jakieś ryby wcześniej. Zwłaszcza, że te pomarańczowe, o te... miały 4 kwadraciki, więc dosyć długo się je łowiło. Patrząc też na wiedzę rybek, tutaj, widzicie, ten knowledge tak, no powolutku bardzo rośnie.
Czego my tu mamy najwięcej? Tutaj mamy Hamera. Ale nie jest napisane właśnie, tylko jest napisane Lakefish, ale na przykład w jaką porę roku? Aha, to jest chyba wiosna. Nie, to jest po prostu kwiatek, dobra. No właśnie, nie ma pory roku. Ocean, River, Lake, czyli wiemy, że dzielą się na rzeki, jeziorka i ocean. I chyba na te trzy rodzaje zbiorników wodnych tutaj, rybki. Czy ja je zdążę jeszcze dzisiaj ususzyć? Raczej nie. Zastanawiałam się, czy by zrobić jeszcze jedną suszarkę, ale... myślę, że chyba wystarczy nam tych suszarek. Tak sobie ich przeklikam, tylko mniej więcej zobaczę, o czym mówią. Jak w razie tak było coś ważnego, to wiecie, to będę wiedziała. Typu, a bo wiesz, bo ktoś tam lubi bardzo coś tam. Morgani przerażają go. Czy ja z wami tu już wszystkimi? Chyba wczoraj z wami wszystkimi tańczyłam, pamiętam. Tutaj też przy ognisku. Tak. I z wami też pewnie tańczyłam wczoraj. Czemu oni tak się... O, ten jak się rozgadał. Czemu oni w tym samym towarzystwie codziennie siedzą? Chciałabym, żeby takaś rotacja była, żebym mogła sobie z nimi pogadać. No ale dobrze, nie będę narzekać. Weźmy sobie... Raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery. No, powinnam zacząć od najdroższych. O, bo chciałabym to jeszcze wrzucić. Nawóz. Ja bym skoczyła na sawannę po jakieś te... W sumie to mogę ten nawóz... walnąć sobie tutaj jeszcze na słoneczniki i na te chyba. Chyba tu już nigdzie nie ma, chociaż nie, tam gdzie były zbiory chyba to się, no właśnie, to się odnawiają. Pomidorki moje. Hej. I poszło, cały nawóz. W sumie czy ja wiem, czy to dobry pomysł na pomidory go wdawać, ale, no wiecie, uczymy się. Na całe szczęście w internetach nigdzie ani w ogóle za bardzo nie widzę filmików, informacji o najbardziej opłacalnych rzeczach, jak co robić, na przykład z czego robić, nie wiem, mąki, oleje, mleka i tak dalej, żeby na tym zarobić najwięcej. Fajnie się to bardzo samemu odkrywa i bardzo mnie to cieszy, że nie ma tych informacji na razie nigdzie. Znaczy, może gdzieś są, nie szukałam, ale w sensie, że tak na chama się nie pchają w oczy. Wiecie, co mi chodzi? Dobra. Tu jeszcze bym chciała odłożyć... Nie, to chciałam postawić. O. Nasz dywanik. Piękny dywanik. Nawet króliczek będzie mógł sobie tutaj poleżeć. Ha? Ile to się będzie suszyło? Bo mamy 11:30. No niby do 1:30. Nie, to nie będę ryzykowała. To ja wrzucę tylko te pomidory, chociaż mogłabym to wszystko jutro wrzucić tak naprawdę. I tą suszoną rybkę jedną. I możemy iść spać i następny dzień zacząć. To hop, siup. Tak. Central Garden. Kurczę, może ładnie to będzie wyglądało. 442 dzisiaj. No i zwróciło się za dywan. Trochę pomidorów i się zwróciło za dywan. Jakiś achievement. A passing tale. Co my tu mamy? 1000 kontrybucji, znaczy 10 tysięcy chyba kontrybucji, tak? A nie, to pieniądze są, to może... no 10 tysięcy chyba tam było. Ogólnie. Nie to, że mam w tej chwili, bo nie mam. Tę rybkę też można wysuszyć. Chociaż ja zawsze jedną rybkę tutaj pewnie trzymam. Dobra, to nie miało sensu. Trzymam tutaj jedną rybkę, najprawdopodobniej po to, że jak będzie mi potrzebna do czegoś, to będę miała. Ale złowienie ryby nie jest problemem, więc sobie ją ususzymy. Tutaj wkładamy kolejne i cztery, raz i dwa, trzy, aha i nie mam, dobra. Teraz ile, a w ogóle ile one kosztują? Te kosztują 121 wysuszone, te 25? To ile one kosztowały wcześniej? Ha.
Czy one nie kosztują mniej przypadkiem? O kurczę, teraz... Teraz zgubiałam. 76. W ogóle ten wysuszony nie wygląda, jakby był wysuszony. Tu się jakaś grafika przynajmniej zmienia. Tutaj tak nie za bardzo. No ale dobra. To mnie zainteresowali trochę. Koper byś chciała. Dobrze, to porozmawiamy z tobą. Znalazłaś bardzo interesujący kamień. Jest zimny, kiedy pierwszy raz go trzymałam. Znaczy, kiedy go dotknęłam. Ale się rozgrzewa, jak go pocieram w rękach. Jakbym miała odpowiednie narzędzia, pewnie mogłabym odkryć jego sekrety. 15 koperku. A dokładnie miedzi. Zobaczmy, ile ja przyniosłam tego z wyprawy. 16. No to... Myślę, damy radę, chyba że tam jeszcze były jakieś konkretne rzeczy potrzebne. O, potańczmy. Dopóki możemy. No. Ileż to można tańczyć? Mam wrażenie, że oni teraz dłużej tańczą. I proszę bardzo, 2 dni. Hammering. Dobrze, to ty pracujesz... Ada tutaj się zajmuje ogródkiem. Dari to była ta 80 tysięcy, to nie. O, do Rona idziemy. Idziemy do Rona, on tam ma nam pokazać, co on tu wymyślił z tym ważeniem. Za dużo rzeczy się dzieje, wiecie jak to jest. Ale gdzie jest Ron? Powiedzcie mi, gdzie on się schował. Tutaj, troszkę bardziej w prawo. W domu siedzi podobno. No jest. On w ogóle jakąś taką latę tutaj ma. Czas i temperatura. To sekret tworzenia... Bruce, jak to można ładnie przetłumaczyć? Nie wiem, jak to ładnie przetłumaczyć. No tak przynajmniej to nazywam. And they are fun to drink on social occasion. To... No właśnie, to są jakieś alkohole chyba. To mamy jakieś alkohole. No dobra, zobaczymy, co my tu możemy sobie do pićka zrobić. Tylko najpierw musimy to postawić. No trochę zajmuje miejsce, ale możemy to tutaj na razie walnąć. Inspect. Fermented grain, juice albo miód. Miodu nie mamy, bo właśnie musimy słoneczniki. Możemy zrobić piwo, wino. Albo mead, czyli taki miód pitny. Z jakichś soków. No dobra. No to soki mamy... A może być tomaty? Może być wino z soku z pomidorów? Widać, że może. Okej. Okay. Ile to będzie trwało? 12 godzin, o mamo. A co ja potrzebuję, żeby to wykrafcić? Hardwood i plant fiber. No to nie tak trudno. To czekaj, to my muszę zrobić może... Hardwood i plant fiber. Może zrobimy sobie jeszcze... ze 3. Nie wiem, bo no tak jakoś nie przeszkadza mi to. I postawmy to sobie 2. Aha. To jest zarezerwowane miejsce do tego, że to będzie rosło tutaj. Dobrze. No to tutaj możemy. Aha, jeszcze jedno mam. Ale tu nie będę miała zbytnio dostępu. Złe miejsce. Zrobimy inaczej. Zrobimy tak. Raz. To później przestawimy, jak się skończy. 2. No i co, za blisko budynku? Sobie żarty jakieś robicie ze mnie. Dobrze, zrobimy sobie w takim razie kącik tutaj. I co my tu mamy? Fermented grain. A właśnie, bo my musimy jakiś grain sfermentować. Zobaczmy, co my tutaj mamy z grainów. Ale ostatnio chyba patrzyłam i nie za bardzo je mam. To jest legume. Nie mam żadnych grainów? To mamy problem. No dobra, ale mogę robić soki. Pomidorowe.
To będzie dziwne, albo truskawkowe, 8, 16, no pomidor jest lepszy niby. Mogę robić soki, to chyba tutaj się robiło. Znaczy, zrobię tylko 3 na razie. I te 3 soki przerobimy na winko. I to może być dobry prezent. Dobra, 3. I takie winko kosztuje 17, to kosztuje 16. A tutaj wrzucimy tak. No i leci. Wszystko leci. Zrobimy też fermentowanego pomidora. To są, rozumiem, wysuszone. Tutaj też już się wszystko wysuszyło. Pyk. A ja chyba zwierząt nie ogarnęłam dzisiaj. Jeszcze. Proszę, proszę, proszę. A dzisiaj chyba mleczka mamy. To proszę mi te mleczka dać. O, widzę bizonik do ogarnięcia. Będzie śmietanka, chociaż bym zostawiła to mleko. A właśnie, a ser z tego. A chyba zrobiłam jeden, to był ten pierwszy. Goat cheese? Ciebie trzeba obciąć. A ciebie trzeba wygłaskać. Czy macie brudno? Nie, ale mogę wam dorzucić jedzenie, bo dzisiaj mam przy sobie jedzonko. I właśnie, coś takiego jak silos tutaj będziemy budować. Znaczy, to jest ten pomysł... Kogo to był? Tutaj, Dari właśnie. To nie wiem, czy wcześniej to wypowiedziałam na głos, ale tak, też na zasadzie silowska, że będziemy tam wrzucać po prostu jedzenie i je tam trzymać w większych ilościach, no bo wiecie, zima się zbliża. O, jeszcze tutaj lamusia jest. Elegancko. O, jajeczko? No właśnie. Mogę trzymać? Nie, chyba. Nie, muszę klikać, dobrze. Proszę bardzo, a ty nie wychodzisz na zewnątrz, moja droga? Co tobie jest? Może trzeba cię obciąć? Nie, dopiero za 5 dni. Strusie, jajka, rozumiem, i piórka. Ty jeszcze nie dorosłaś, a ty jesteś za 2 dni do ostrzyżenia. Tylko teraz tak, ja mam chyba właśnie... Jeżeli chodzi o świnki, to mam... Znaczy świnki, ja wiem, że je nazywam świnkami, ale to są dziki, czy guźce, jak kto woli w tamtych czasach. Ale świnki jakieś mi ładnie brzmią. Nie mam pieniędzy na budynki, więc nawet z tobą nie gadam na ten temat. Mleka sobie zostawię. Ja wiem, że one są nieprzerobione, ale w pewnym sensie jest to jakiś tam wyrób. Niech one sobie tutaj będą. 55 lepszy quality, u kurczę. I to jest chyba ten goat cheese, nie? 82 zamieniliśmy. 55 na 82, gdzie śmietanka. Nie mam teraz przy sobie. Śmietanka chyba więcej dawała. Chociaż tu jest prawie 2 razy więcej. Muszę zobaczyć, ile śmietanka. Tutaj? Nie. A co ja? Nie, ja chyba masło robię. Kurczę. 56. 9. 56 zamieniłam. 45 na 56. I co ja z masła mogę zrobić teraz? Mogę jeszcze masło ubić bardziej? Nie, mogę z tego zrobić tutaj coś? Nie. A z masła jakiś twaróg? Też nie? To nic nie mogę. Sfermentować może, no może się kiedyś przyda. Trudno. Wydaje mi się, że śmietanka była droższa niż... niż ser. No nie wiem. Dobra, na razie wezmę ser jeszcze do ręki, bo potrzebuję, ale to w sumie potrzebuję jeden. Tu chciałabym poodkładać to. To. To też. To. Możemy suszyć dalej pomidory. Zwolniło się miejsce na moich suszareczkach. I tak, nie ogarnęłam. Mamy słoneczniki 4. A potrzebnych jest chyba 5, nie? Gdzie to jest Zeda? Nie, 4. Dobra, możemy iść do Zedy. Tylko, czy ona jest gdzieś na mapie? Jest tam, dobra. To lecimy do Zedy. Tylko... Pozwólcie, że zbiorę truskawki, pomidory. No i właśnie, muszę podlać tylko tutaj jeszcze słoneczniki. Oho, woda mi się skończyła. Ale ta studnia jest daleka, trzeba koniecznie drugą zbudować.
bo już mam za daleko. Tu nic nie ma do zbierania, ananasy dalej rosną. O, tu mamy pierwsze chyba zbiory tego. Tak, i nawóz znika. Oj, tutaj widzę, że do podlania. Okej. Okay. Najgorsze jest to, że nie wzięłam ze sobą mojego pędzi wiatra. I muszę teraz po niego się wrócić. Zaraz, zaraz, my tu mamy... Aha, bo słoneczniki są jednorazowe. Ech. 19 dzień, kurczę, no... Nie wystarczy mi zaraz dni na... No, na zasianie wszystkiego. Zdecydowanie za dużo pomidorów, no ale... Nie zamierzam robić wszystkiego w pierwszym roku. Będę miała jeszcze kolejne lata. Także dlatego się też tak aż mocno tym nie stresuję. Wolę sobie powoli jakoś odkrywać to wszystko, niż jakoś tak się, nie wiem, spinać mocno. Rozumiecie pewnie, co mam na myśli. Fajnie było wziąć drewno, nie? Jeszcze do tego questa. Wziąć drewno albo ściąć jakieś drzewo, które tutaj będzie... O, mamy brzuskę. 12 drewna potrzebuję. Ile wypada z jednego drzewa? Inwentory full wypada z jednego drzewa, proszę ja was. Dziesięć. Aha, no to pięknie. To już bym dawno zdążyła wrócić do domu i wziąć i odłożyć. Ale nie szkodzi. Tylko, że teraz na asowanie nie będę mogła nic za bardzo pozbierać, bo nie będę miała miejsca. Więc nie. Nie robimy tak. Wracamy do domu. Odłożyć rzeczy. Ej. Zrobimy tak. Ten kwiatek. I w sumie to tyle. Tu w sumie... No, mam drewno. Ach, nie, drewno jest mi potrzebne. Hola, hola. Tu też. Dodatku te pomidory mi tyle zajmują. Pomidory na razie. Truskawki, jajko. Dobra, i z Zedą najprawdopodobniej będzie mój przyszły niedoszły. Fermented tomato. O ile ono? 21. Nie, wysuszone chyba lepsze. Nie psuj tego. Ile razy ja będę psuła te ścieżki? Tak mnie to zastanawia trochę. W sumie to zobaczę, gdzie jest mój tuk. No, z mamą. Elegancko. Lecimy w takim razie do mamy tuka i tuka. Gdzie oni są? Oho. Przenieśli się teraz, kurczę, żeby mi nie uciekli. 4:50, no chyba jeszcze nie idą do domu. Cześć, lamki. Zaraz będę zbierała rzeczy, bo trochę mi się spieszę, bo boję się, że mi uciekną. Kupy, koniecznie. Gdzie oni są? Tu w lewo gdzieś. Dzień dobry, teraz tak, dla ciebie ser. Proszę bardzo. Nice gift. Okej. Okay. A dla ciebie, moja droga, potańczmy. Bo może mi wzrośnie z nią... Jeszcze jeden kwiatek. Ciekawe, od ilu kwiatków można handlować, no bo jest opcja, widzę handlu, tylko że jest zawsze napisane, że no sorry, ale nie znamy się zbyt dobrze. Jest handel. Dziki miód. Soczewica. O kurczę. Poczekaj. Najpierw dam ci twój pomysł, proszę bardzo, na te pszczółki. I do tego jeszcze... A czemu... Aha, bo ty cały czas na tym myślisz. Trade. Ja bym chciała na przykład to, albo trochę kości. Mogę ci w zamian dać, zobacz. Suszone ryby. Bo ja sobie z tego zrobię jakiś tam fermented, nie fermented. Kości też mi się przydadzą. Czekaj, weźmiemy od ciebie te wszystkie kości, żebym później nie musiała zbierać. I ja ci mogę dać... Ja ci mogę dać suszone rybki. Na przykład taką i taką i taką. I fermentowanego na przykład pomidora.
Enjoy, elegancko. Czy mogę z tobą potańczyć? Mogę. A jeszcze ze Stukiem nie tańczyłam. Dziękujemy. I heard you can eat entire fish in one gulp. Słyszałam, że Jukani połykają rybę w całości. No, jedzą za jednym chlupnięciem. No ciekawe, ciekawe, ile w tym prawdy. Może. Kto wie? Dobra, i teraz chciałabym jeszcze zobaczyć, jak te twoje sery, mój drogi. Aha, bo ty jesteś tutaj. No, ktoś mnie tu okłamał, ale przecież ja mam białe kwiatki, ty kochasz. Przecież ja wiem, co ty kochasz, to dlaczego ja tu kombinuję dalej? No ale dobra, to widocznie ser z migdałów mu nie podpasował. Może kozi by mu podpasował, wiecie. Bo to nie jest tak, że każdy ser przecież nam smakuje, prawda? Jak sobie pije wodę? Albo odpoczywa. Jedno z dwóch. Idę jeszcze po słoneczniki. Jak już tu jestem, bo nasionka mi się... No bo słoneczniki są jednorazowe. To trzeba pozbierać trochę nasion. Dziękujemy. Dobrze, że one tutaj rosną. O, chociaż zawsze będziemy mogli je kupić od dziadka. To też nie tak, że jak ich dzisiaj nie wezmę, to ich nigdy nie będę już miała. Jakieś oliwki jeszcze może dla babci byśmy zebrali, jakby jakieś wyrosły. Babcia się ucieszy. No i w sumie... A, i chili. O, jest oliwka, jeszcze chili możemy zgarnąć po drodze. I będzie w sumie... Będę usatysfakcjonowana. Tu gdzieś pod oliwkami były chili. O, nie za wiele tego. Dobra. No i może być. Skupmy się może jeszcze troszeczkę na rybach dzisiaj, żeby staminę dokończyć i zarobić jeszcze więcej pieniędzy, no bo te wszystkie ryby tak naprawdę, które chciałam sprzedać, no to niestety poszły na kości, ale teraz mamy tyle kości, że nazbierać tylko trochę muszelek i możemy robić nawozy, żeby nie podlewać za bardzo, żeby nie było przymusu podlewania. O to mi głównie chodzi. Żeby narobić nawóz ten, wiecie, co podlewa, no bo on jest na cały sezon, no to chociaż w sumie samych kości też można robić, tylko szkoda. Teraz tak, z tego możemy zrobić fermented. Zrobiło się winko! Czekaj, bo ja mam za dużo rzeczy w ekwipunku. Znowu. Czemu mnie to nie dziwi? A nie mam. Tylko nie chciało wskoczyć. Co to jest w ogóle? A to jest też jako grain. No tak myślałam właśnie, że to jest jakiś rodzaj... pomidory te i... Te idą do suszenia. To tu możemy odłożyć. Słonecznik możemy odłożyć. Mięta idzie do ziółek. To idzie do ziółek. To na razie odłożę. Kurczę, no druga skrzynka jest potrzebna na takie gutterable i na może drzewne oddzielnie. Ich. Te najdroższe zostawiłam. A zobaczmy to winko. A to trzeba nacisnąć. No i jak ono wygląda? 35, 16, normalny kosztuje 16, a mamy nawet tutaj ładne porównanie. Jak wysuszymy to 21, a jak zrobimy z tego winko to 35. Ale zamiast suszyć to winko się... A nie, to muszę sok z tego najpierw zrobić. No jest to lepszy profit niż z... suszenia, muszę przyznać. Tylko troszkę czasu trzeba w takim razie poświęcić na przerobienie tych pomidorków na wino. Na soczek. No i później się musi zrobić winko, no jakby nie patrzeć. No ale jeżeli mamy, no właśnie, 4 takie, to nawet szybko będzie szło. Można by zrobić tego jeszcze więcej, bo to jest bardzo tanie. Aż wręcz bym powiedziała trochę za tanie. Znaczy za mało miejsca tu jest w ogóle wszędzie. Ja to też w domu mogę trzymać, tylko ten mój dom jest na razie trochę mały. Może później będzie można rozwinąć jakąś, nie wiem, piwnicę zrobić, czy jakieś schody. No właśnie, przydałoby się, żeby wymyślili schody. Tu chyba nie ma nigdzie nic piętrowego, nie? Chyba nie. No i mamy soczki. Z soczków będziemy robić winka, co możemy odłożyć na razie. To, co się wysuszyło, to się wysuszyło.
Ja mam chyba jedną muszelkę, tylko niestety. Co ty tu masz? Kości i... O, właśnie. Zrobimy z kości. Na razie samych. Grzyby. Dobra. O, już się zrobiły. Kurczę, dopiero to odłożyłam. Tak, tak, tak. Niech się robią kolejne. Jeszcze, ale tutaj jeszcze, no właśnie, ten za godzinkę będzie Fermented Wild ryjek nasz. Bo to można z grain, no nie, to musi być Fermented Grain, właśnie. Ale to jestem ciekawa, bo teraz tak, samo w sobie kosztuje 17. Potestowałabym, bo tak, jak zrobię mąkę z tego. Już jedną, bo ja tylko chcę zobaczyć. To kosztuje 20. Soku z tego nie zrobię żadnego. Mogę to, nie wiem, wysuszyć. Bez sensu to by było, ale sprawdzam, gdzie mogę gdzieś kliknąć. To w sumie tylko jeszcze mogę to zrobić na fermentację. Tu mamy za dużo tych mąki, masła, sery, mleka, soki, śmietanka. No jakoś tak, to żeby miał ręce i nogi. Ile to się jeszcze będzie czasu robiło? Pół godziny? No dobra, pół godziny jeszcze mogę ewentualnie poczekać, tylko... Chciałabym wrzucić, tak, na pewno to i to. I to. W sumie te też nie są mi potrzebne. Znaczy niepotrzebne, są potrzebne, ale na razie mogę. No cześć. Dobra, o jest. I teraz jak to cenowo? 20. Też, mąka też 20, ale z tego możemy znowu zrobić piwo. Tak? Czyli można to sobie nafermentować. Ten fermenter też przydałoby się chyba jednak zrobić tego więcej i jakoś bardziej zorganizować sobie tutaj miejsce, bo no ciasno tu mam. Bardzo niefajnie tu mam, tak bym powiedziała. Trzeba by tu zrobić jakieś mocne przemeblowanie. Ale nie wiem... Nie wiem dokładnie, jak to zorganizować, żeby to jakoś tak... Bo tu jest dużo przeszkadzajek po drodze, które mi no nie pasują. Tu widzę, że... A to ten jest Central Garden. Pewnie tutaj będą robić jakieś ozdoby. Dobra. Idziemy spać. Tak. Polecimy trzeci dzień. 732 to się nazywa. Dobry pieniądz. 1800. No, jeszcze trochę, żeby kolejną stodołkę powiększyć, ale nie szkodzi. O, mamy sobotę. Ojej, no już? Kurczę. Już sobota? A to się winko nie zrobiło? To ile to winko? Tu mamy tak, tu mamy kolejne, wrzucamy. To ile to jeszcze będzie się robiło? 2,5 godziny, no dobra. Niech się robi. Patrzcie, jakie śliczne ogródki mamy. Lecę do zwierząt. 6:20 rano, lecę do zwierząt. Przynajmniej będę mogła je ogarnąć. Wszystkie w środku. Proszę, proszę. Lamka mogłaby szybciej rosnąć? Jakoś tak lamki długo rosną. Wydaje mi się, że kuski szybciej rosły. Chociaż to też jest kwestia pewnie tego, jak bardzo wyrośnięte były, jak je przygarnęliśmy. Czy to były świeżaczki, czy nie. Mleczko było zabrane. Czysto mają, jedzenie mają. Jest dobrze. Jak to wygląda? Ten bidzonek już jest gotowy. Ten jeszcze nie. A mogę im zagrać na flecie przecież. Haha! I wskoczyło jakiś pomysł na breeding, ale... Czyli rozumiem, że bizonki. Dobra. Dobrze, dobrze. Nie ma problemu. Będziemy działać. Zobaczmy, jakie mamy dzisiaj zadania. Tetich ma, rozumiem, na zwierzątka ten pomysł. Mamy wyścig. Oni budują tutaj, Igrok i Ada budują ładne ozdoby. Zelda potrzebuje dzień, Akre potrzebuje dzień,
ty potrzebujesz 80 tysięcy. Reese. Any wildflower. Zobaczmy, jakie kwiatki zaliczają się do dzikich kwiatków. Na przykład, czy to się zalicza do dzikich kwiatków? Tak. I 10 hardwood. 10 hardwood. Nie wiem, czy tak odpalanie wszystkich pomysłów jest dobrym pomysłem, bo można się w tym nieźle pogubić. Proszę bardzo. I ty potrzebujesz jeden dzień, czyli skończysz jutro z większością innych pomysłów. No ale dobrze, art station można zrobić. Nie chciałam tylko pogłaskać. W sumie to ci popetować też. O, ty mi nie ufasz na petowanie. Dobrze. Wyścig. No dobra, no skoczmy na ten wyścig już. No race. Startujmy ten race. O kurczę, ile dzisiaj przeciwników. Mój mąż jest. Czyli no, przyszły mąż. O kurczę, zatknęłam się na... Nie, za szybko zaczęłam skręcać w dół. Ja idę górą. Ex-house. Co za emocje. Ja idę dołem. O nie. Kurczę, na kozie mnie przegoni? O nie. Dobrze ci tak. Ło, ło, ale was wszystkich po prostu mięczaki. Ale emocje. Normalnie aż mi się ręce spociły. Dobrze było. Pierwsze miejsce. No, elegancko. Co my tu mamy za pierwsze miejsce, proszę? Jakieś trzy jedzonka. I znowu jakąś biżuterię. No to zobaczmy w takim razie. Jedzonko daje 122 staminy i 6 animal friendship. Pięknie. A jeżeli chodzi o biżuterię... Gathering Yield. Harvest. Aha, to jeszcze nie jest fully. Co my tutaj mamy? Animal friendship i food making. Okej. No mało tych miejsc na te akcesoria, muszę przyznać. Nie wiadomo, z czym wybierać. W sumie nie wiem, czy to jest potrzebne. Ja bym to zdjęła jednak. I wrzuciła tutaj... ciebie. A tutaj założyła Animal Friendship, Food Making, Gathering Yield. Myślę, że możemy Animal Friendship, żeby szybciej rósł i też, żeby się zbindowało. No dobra. Wyścig był, szybko poszło. Tetich. Tetich, babcia chce, żebyśmy z nią porozmawiali o rozmnażaniu zwierzaków. Ale najpierw chcę sprawdzić, jak będzie wyglądało, jak wrzucimy tu sfermentowane. O właśnie, i mamy inny kolor już. Tu mamy za 40 winko. Elegancko, elegancko. Na razie to podkładam. Chociaż, no nie wiem, to wszystko trzeba przerabiać. To i to można odłożyć. Kwiatki można odłożyć. Tu trzymam chyba pełne jedzenie. No właśnie, gift fish spawn. Tylko, że po co mi spawn, jak i tak można tylko jedną rybę złapać? To jest też ciekawe. Ale dobra, ja chcę połapać trochę ryb. Na razie to poodkładam. Może być. Skąd u mnie kupa w ekwipunku? Chyba, aha, oczyściłam ten. Dobra. Tetich. No dobra, skoczmy do tetich w takim razie. Tak na szybko zobaczymy z tym rozmnażaniem. Nie, nie chcę ci dawać tego. Chcę z tobą porozmawiać. Zwierzęta na polu są trochę nieśmiałe. W innym wypadku mielibyśmy pełno maluchów naokoło.
Może możemy im zbudować jakiś mały domek, żeby miały trochę prywatności. I would if I were them. Ja bym chciała, gdybym nimi była. No, okej. Okay. Flint, wood i fiber. Da się zrobić, nic trudnego. Flint, wood i fiber. Flint, wood i fiber. Nie wiem, dlaczego wood było potrzebne. Mam tylko 46, mam nadzieję, że nie 50. Babciu. I had just a friend once, before I knew it, I had a daughter. Dobre. Dwa dni. Do animals like candles? Babcia, ty masz jakieś dziwne poczucie humoru. Piękny ten strus jest. Król, porozmawiamy z tobą, może będę miał jakąś zniżkę. Ata wygląda smutno, więc daj mi truskawkę. To ją pocieszyło. Aha. Ata lubi truskawki. Nawet zaraz pójdziemy to sprawdzić. Tu zrobimy jeszcze. Jeden sok mi potrzebny. Czy one się nie łączą? To ma to, to... A, bo to jest best quality, a to jest better quality. Dobra. Tu jeszcze sok. Ada chce... Nie Ada, Ata. Ata i truskawka. Mamy jedną truskawkę, możemy... Znaczy mamy dużo truskawek, możemy jej jedną grabnąć. Bardzo, bardzo poprawnie, tak. I ona jest, ta maleńka. Nie wiem, gdzie spojrzę sobie. Tutaj. Cześć, Ron. Który to będzie domek ten? Nie. A ktoś tu ma ładnie. Bardzo przytulnie. A, wy już gdzieś tam poszliście? Czekaj, gdzie ona jest? O! Naprawdę? Jak ona mi tak śmignęła którędyś? O, tu jest. Cześć. To jest tyle różnych kamieni. Potańczmy najpierw. Jak zwykle zasłoniłam całą biedną koleżankę. Let's get party started. Proszę bardzo. Ona je kocha. Wiemy, co kocha Ata. Dobra. Teraz zobaczmy jeszcze, gdzie ty jesteś na mapie. Znowu tam. Czemu nie przyjdziesz do nas? Muszę lecieć do ciebie taki kawał. Wzięłabym tego kwiatka dla ciebie. Jednego. Może ci tam jak przyjdziesz? Bo chciałam i tak łowić ryby, ale teraz tak. Tu już łowiłam. Nie, tu nie łowiłam. Tu łowiłam? Nie, łowiłam w lesie. Ale to by mi się jakiś lake przydał. Czy na sawanie? A może na sawanie będą inne ryby? Czy to też jest jako... O, nie ogarnęłam. Nie ogarnęłam jeszcze ma... Ech. Tak mówię, jakoś dużo czasu mam dzisiaj. A ja nie ogarnęłam farmy. O, coś się dzieje. A kto to jest? O, hej, miałam nadzieję, że cię zobaczę. To jest Anda. Morganu, keeper Morganów. Bardzo miło mi cię poznać. Keeper. Mam jeszcze jednego. Havri. Dlaczego nie przyprowadziliście Walachy? Why haven't you brought Valacha back from her lesson? Dlaczego nie... You might be the keeper now, but I'm still your teacher. Jestem twoim nauczycielem. Możesz być keeperem, ale ja dalej jestem twoim nauczycielem. Przepraszam. Ona... Powiedziałam, że jestem zajęta. Zajęta? Zajęta? Morgani przemierzają śnieg i lód, by nauczyć się, jak to jest... how I make a healing fire. Nauczyć się, jak zrobić leczący ogień? A ty wciąż... Nie możesz znaleźć swojej drogi do domu? Zada będzie bardzo zawiedziona. Przepraszam, kiperze. Po prostu... Moja przyjaciółka jest tutaj. Nie możesz ciągle opuszczać lekcji. I nie możesz jej również pozwolić opuszczać lekcji.
A ty nie możesz jej pozwolić opuszczać lekcji. Odwiedź visit with your guest, bo ja better see you at the next lesson. Zajmij się teraz swoim gościem, ale lepiej, żebym cię zobaczył na następnej lekcji. Kurczę, no czuję się trochę winna. Przepraszam, że musiałaś to widzieć. I że wykorzystałam to jako wymówkę. Byłam jeszcze mała, jak dołączyliśmy do Morganów. Jak tylko zobaczyli moje oczy, stwierdzili, że zostałam wybrana przez Kuro, żeby być świetnym keeperem. Znaczy keeperem, musimy to jakoś inaczej nazwać. Zeta zaryzykowała wszystko, żeby się upewnić, że ja i Tuk będziemy mieli dobre życie. Nie chcę jej zawieść. Ale nie mam jakby chęci, motywacji zostać keeperem. Desire, I have no desire. Jakby pragnienia, nie mam pragnienia zostać keeperem. No ona po prostu nie chce, no nie chce. Ona wolałaby spędzać czas na robieniu rzeczy. I zawieraniu przyjaźni. Znaczy nie wiem, co ten keeper tak naprawdę musi robić dla klanu. To jest też ciekawe, że ona nie chce nim zostać. Jakie są obowiązki w takim razie takiego keepera? No ale cóż, lecimy do męża przyszłego? I o właśnie, kupy. Kupy i tyk, tyk i trochę kwiatków. I gdzie one są? Tutaj jeszcze lawenda. Nie, to nie jest lawenda, ale podobna. A gdzie wy jesteście? Tam na lewej. Dobra, po lewej. Ale gęsta trawa. Ach, te mamutki. Ciekawe, czy mogą mnie zgnieść. To by było słabe. Proszę. Świetny prezent. Może i najlepszy. On lubi polowanie, ale łowienie ryby też nie jest najgorsze. Porozmawiamy jeszcze z twoją mamą. Znaczy, nie wiem, czy to jest przywódczyni, ale czy to jest tak naprawdę matka, czy ona po prostu się nimi zajęła? To jest też ciekawe. Nie masz kości, masz za to honey. A co byś nam dała za te śmieciuszki nasze? Nie wiem, czy to w ogóle coś zmienia. Na przykład wszystko? Nie. Nic nie zmienia. Możemy wziąć od ciebie dwa miody. I trochę więcej. Nie? Almost fair. To ja bym ci mogła dać trochę flinta. Może weźmiemy od niej całe to za flint. Flint możemy sobie nakopać. Proszę bardzo. Ja sobie zrobiłam trochę miejsca i chcę zobaczyć ten miód. 15, 45 staminy. Może to, wiecie, do gotowania się przyda. I tu chciałam zobaczyć, czy mogę też łowić ryby. Ja wiem, że to jest mega płytko. Ale mogę. Niby jakieś ryby tu łowić, jakieś rzeczne. No to połowię trochę. Znaczy z wami może złowię pierwszą albo drugą, bo chcę zobaczyć, czy to są ryby, które już znamy. Wychodzi na to, że tej rybki nie znamy. I jest to fatfish. Fatfish, może tłuszcz będzie można z niej wyciągać. W sumie tłuszcz rybi tak naprawdę jest mega zdrowy. Mega, 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 omega. Ale jest bardzo zdrowy. Mamy drugą rybkę. Ruskus. To czyli, nie wiem, bo to też wychodzi na to, że to jest rzeczka. To się fajnie tam zgliczowo. Że to jest rzeczka, tylko rzeczka na sawannie, już są inne rybki. No dobra, to ja sobie chwilkę tutaj połowię. Myślę, że wystarczy tych rybek. Złowiłam 5 fatfiszy, 6 ruskusów i 1 cerado. Tu były 4 kreseczki na tę rybkę. Więc należała do tych jednych troszkę trudniejszych, ale nie było źle. Jakoś się nie rzucała mocno. Teraz trzeba to wszystko wysuszyć. Bo chyba z ryb, co możemy innego? No możemy zrobić sfermentowane, ale suszenie chyba na sprzedaż się o wiele bardziej opłacało, więc zrobimy suszonko. I będziemy teraz bliżej celu.
czyli rozbudowy kolejnej szopy, bo to jest mój cel, albo rozbudowa domu w sumie. Jeszcze się na tym zastanawiam, no bo jedną już mam rozbudowaną, prawda? Tylko że tam dołapałam trochę zwierząt, ale jednak te zwierzaki... jeszcze muszę ogarnąć farmę. Te zwierzaki to jest taki dosyć dobry przychód. Nie wiem, czy mi wystarczy miejsca swoją drogą. Może najpierw te ryby wyrzucę, żeby się suszyły. Można by było się jakoś ukierunkować, co chcemy robić, bo jak będę się zajmowała dużą ilością zwierząt i do tego dojdzie mi jeszcze ogromne pole, to no nie wyrobię. I cały dzień będę zajmować się jednym albo drugim i na nic więcej mi nie będzie wystarczyło czasu, co jest no niefajne. Piąty poziom, pomidora. O kurczę. Zobaczmy sobie w takim razie, co nam daje piąty poziom. Jakieś ekstra informacje, 10 dni. Może będzie super jakiś pomidor rósł, tylko że na razie nie mam miejsca, jak widzicie. Pełno rzeczy leży na ziemi, bo mi powypadały. Cały czas chodzę źle. Może jakaś skrzynka na zbiar by mi się przydała. O, struś mi tutaj w drogę wszedł. Co do pomidorów, to tak, trzeba będzie je przerabiać na soki. Chwila, moment, bo za mało miejsca. To na razie odkładamy. Tu możemy odłożyć jeszcze to i to. Rybki się już wysuszyły, ale nie szkodzi. Idę na razie zebrać to, co z pola. Tutaj gdzieś mi zostały jakieś rzeczy. O właśnie, jeszcze ananasy. A gdzie jest jakiś jeszcze lepszy tomato? Bo to już były best quality, to już znamy. Ale mamy tu owoc, to jest chyba nasz taki pierwszy taki owoc. Czy były jakieś owoce? Nie z drzewa właśnie, tylko taki owoc. Pyk, na razie to odkładam. Bo jak widzicie, już jest dosyć późno i mamy tak. Winko kosztuje 35, a to też kosztuje 35. Ale może być dobrym prezentem. Kosztuje z better quality, a to jest zwykłe. Czyli wchodzi na to, że z tego się bardziej opłaca. Tak chyba wnioskuję, tylko no, to trzeba będzie fermentować, a to jest czasochłonne. Z tego też chyba można zrobić. No właśnie. Coś jeszcze sfermentowanego? Mamy sok z truskawki. Winka. To do sprzedania. Soki. I z truskawki. Elegancko. A miód? No właśnie, bo z miodu też chyba będzie można. Na razie go tu wrzucę. Ananasy możemy tak. Możemy owoce suszyć. Co nam wyjdzie, jak tu wrzucimy? Nic. Możemy zrobić sok z ananasa. O, sok z ananasa. Zobaczmy, jak to cenowo będzie wyglądało. I mamy ananasa za 42, a sok z niego 46. A zobaczymy, jak później będzie winko z niego. Dobra. To chyba muszę iść też po ten... posprzedawać trochę te rzeczy. Ja wiem, że już jest późno. Porządków mi nie dadzą zrobić. Sprzedajemy tak. To? O nie, nie wzięłam. Nie wzięłam. Poszła sprzedawać. To się nasprzedawałaś? To i to chciałam jeszcze sprzedać. I lecimy do łóżka zaraz szybko. Może zróbmy tak. To i to. 40, 35. No właśnie, to fatfisze, to nie. A jeszcze są wysuszone ryby, ale dobra, to już sprzedam jutro, bo... Albo je chociaż zbiorę, żeby wysuszyć kolejne zdążę, nie? 2, 3, 4. I lecimy do łóżka. Tak jest. No dobrze. Moi drodzy, w takim razie Wolf's Pond, o kurczę, ładne rzeczy. 285 tylko. To nie jest jakoś dużo. Muszę rozpracować sobie mój własny sposób na zarabianie pieniędzy. Chyba te wysuszone ryby jednak. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i widzimy się w następnym. Bajo!